entrevistador. Pasażer z tego domu 20 km. Mamy taki samolot. Kabinki. Dobrze serka. Daliśmy paliwo, odpływamy od pasażera. Nie, ja nagrywam, widzisz? Pasażera odpłynięcie. Paliwo dane. Żegnamy pasażera. Pa, 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 pa. I teraz popłyniemy po załadunku. Pasażer z nami. Mamy go. Znamy się z pasażerem, dostał pan ikonę. Ten rejs do Krasieta. Jakaś będziemy za chwilę płynęli. Po uzupełnieniu paliwa ładunku aż na koniec Norwegii. Może będzie okazja sfilmować fiordy norweskie. Aż za krąg polarny. Tam gdzie się kończy Norwegia. Ładunek ostatecznie pasażerskie, ale praca do najmniejszych na razie. Trzeba załoga się pod pokładem w tych najniższych bulajach ciasno. Ale już lepiej zostać tutaj, gdzie jestem. Przynajmniej wygodna kabina jednoosobowa. A tam są w zasadzie kabiny czteroosobowe, trzy, dwóch. Dla turystów to jest coś wspaniałego. Ale dla załogi to naprawdę zapewniam, że nic ciekawego nie. Nie radzę się wpaść na pasażera, a szczególnie do działu hotelowego czy na marynarze.
czerwony autobus.